No siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiejszym bohaterem filmiku jest krzew, czy też, no nie wiem, pewnie to w naturalnym środowisku jest drzewo. W każdym bądź razie u mnie krzew, Melia Zedrach. Dostałem swego czasu dwa te drzewka od kolegi bociana agronoma. Pozdrawiam serdecznie. Zobaczcie, to drzewko ma już około 1,5 metra, ale nie samo drzewko chciałem wam pokazać, tylko dzisiaj jak przyszedłem do szklarni, to coś bardzo pięknie pachniało. Powiem wam, że bardzo porównywalny zapach do tej żółtej brugmansji. No przepięknie w całej szklarni pachnie i zobaczcie, jakie śliczne ta roślina ma kwiatuszki. Co prawda one są bardzo drobne, ale bardzo ładne i bardzo ładnie kwitną. Taki delikatny różowy. Zobaczcie, ile tego jest. Cała roślinka obsypana kwieciem. Ta jedna w zeszłym roku miała jednego albo dwa kwiatuszki. A zobaczcie, w tym roku na każdej gałązce jest cały bukiet kwiatów. Ona zimowała tutaj w szklarni. Zobaczcie, jak już szalony przyrost podjęła. Także bardzo się cieszę. Drzewko rośnie przepięknie. Z uwagi na brak miejsca mogę się pozbyć drugiej takiej podobnej, bo ona też już dosyć spora wyrosła. Jeszcze nie zakwitła, ale podejrzewam, że w przyszłym roku będzie już też kwitła. Także tak to wygląda. Melia Zedrach. Drzewko, czy też krzak, u nas krzew, o przepięknych takich właśnie kwiatuszkach. Pozdrawiam. Cześć.